Dzisiaj wracamy nad Orze, niezwykle piękną rzekę, która potrafi obdarować fantastycznymi rybami, ale jest niezwykle ciężka i do łowienia, i do chodzenia, bo musimy zmagać się z bardzo śliskimi kamieniami. Mam nadzieję, że dzisiaj te piękne ryby uda się spotkać. Będzie mi towarzyszył Krzysiek, a spotkamy się również z Michałem, który nieco więcej poopowiada nam o tym łowisku. Łowisku, na którym w ubiegłym roku musiałem obejść się wędkarskim smakiem, bo udało się przechytrzyć zaledwie jednego pstrąga. Cześć. Czołem. I jak tam? Udało ci się coś już przechytrzyć? Jestem 5 minut, gdzieś coś takiego, ale widziałem dwie ładne ryby. Chyba to klenie. No i zaraz myślę, że go złowię. To co w takim razie dzisiaj, pstrągi czy klenie? Myślę, że głównym tutaj pierwsze skrzypce będą grały klenie, ale jak będzie pstrąg, no to też się nie obrazimy oczywiście. Ciekawych rynien tu na szczęście nie brakuje, więc mam nadzieję, że uda się przechytrzyć te największe ryby. Idziemy wędkować. Idziemy. Olza, jak wspominałem, to niezwykle trudna, techniczna rzeka. Szczególnie teraz, kiedy mamy do czynienia z bardzo niskim stanem wody, bo na wodowskazach zaledwie 8-9 cm. Oczywiście zdarzają się i głębsze rynienki, ale ryby szukajcie nie na głębokiej wodzie, a właśnie tam, gdzie tlenu przy tak wysokich temperaturach jest po prostu najwięcej. Za duży hałas robimy. Zaraz będzie, tak coś czuję. I kiedy ja wiązałem jeszcze swój zestaw, Krzysiek oddawał już pierwsze rzuty. I to te pierwsze, poranne, oddane o świcie rzuty, okazały się być najskuteczniejszymi. Myślałem, że pstrąg, bo tak wyjechał właśnie do przynęty spod tego kurku. Robalek wspaniale. Dobry początek dnia. Jedne z pierwszych rzutów i od razu taka klucha. Chyba piąty rzut. A to takie coś w okolicach, chyba pięciu dych. Proszę, przytrzymaj. Pokażemy tutaj ładnie. Zobaczcie, jaki piękny. Rybka po buziaku oczywiście wróciła do wody, bo pamiętajcie, że Olza to łowisko no kill, na którym obowiązują również bezzadziorowe haki, choć to nie jest tak oczywiste. Olza to niezwykle piękna rzeka, potrafi obdarować fantastycznymi rybami, ale nie byłaby taka, gdyby nie miłośnicy tego terenu, wędkarstwa, no i samej przyrody. Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Olzy. Dokładnie. Tak się nazywają ci miłośnicy. Witam cię bardzo serdecznie, Michale. Cześć, witaj, proszę. Fajnie, że udało nam się spotkać tak o poranku. Dzisiaj ta woda bardzo niska jak na Olzę. Niska, ale niestety bywa niższa. My nie do końca mamy wpływ na to, jak ten poziom wód się kształtuje, ale co już dzisiaj Krzysiek udowodnił, są tu piękne ryby. Tak, są. To zarówno klenie, pstrągi czy brzony. To jest rzeka o niezwykłym potencjale, ale też chyba trudna technicznie dla wędkarzy. Tak, głównie ze względu na samą rzekę, jeżeli chodzi o dołki, o duże płycizny, o to, że tutaj mamy łupek cieszyński, bardzo trudno się na niej brodzi i naprawdę nie jeden wędkarz się skąpał. My tymczasem razem z Krzyśkiem próbowaliśmy swoich sił w poszukiwaniu aktywnej ryby, a to naprawdę nie było zbyt łatwe, bo temperatura z minuty na minutę robiła się coraz wyższa i o świcie termometry wskazywały 25 stopni Celsjusza, a woda w górskiej rzece była bardzo ciepła. Taki olbrzym.
pora na zmianę przynęty. Glistki zmieniam na wahadło. Niech będzie. I choć z każdą upływającą minutą obrania było coraz ciężej, to pojedyncze rybki udało się namierzać, a przede wszystkim przechytrzyć, choć te najmniejsze pstrążki atakowały przynęty jak wściekłe, ale nie o nie nam chodziło, dlatego też nie schodziliśmy z rozmiarami naszych przynęt czy też haczyków. Brzana czy kleń? Nie, tu chyba nie, no tu bym się brzany nie spodziewał. Jakie teraz gluciorki małe? To są właśnie te, o których wspominał Michał. Czyli te 15-20 cm piękne pstrążki zarybieniowe, które za kilka lat będą prawdziwymi okazami. Przy tak wysokich temperaturach, dużym nasłonecznieniu pamiętajcie, żeby wyczepiać te ryby w wodzie. Mokra ręka, nie męczymy ich, szybciutko. Co jest też niezwykle istotne, bo my wszyscy skupiamy się na tych rekordowych okazach, ale to właśnie ten na rybek jest najważniejszy, no bo daje nadzieję, że w najbliższych latach będzie też szansa tutaj pięknie łowić. Tak, dokładnie. Na rybek co roku jest tutaj wpuszczany, znaczy jest wpuszczany przez Okręg Katowicki do dopływów, między innymi do rzeki Puńcówki, gdzie właśnie koło niej stoimy. No ale siłą rzeczy ten na rybek schodzi po prostu niżej, no i znajduje się potem już w rzece Olzy. Ta rzeka nie byłaby tak rybna, gdyby nie działalność właśnie takich pasjonatów jak wy. Wiem, że dbacie o tę rzekę, doglądacie. Tak. Nie ma tu tak chyba rozwiniętego kłusownictwa jak na innych łowiskach. Rzeczywiście wędkarze szanują tutaj tę wodę? Tak, Piotrze. Jeżeli jest to woda polsko-czeska, więc musimy dbać z dwóch stron. Odnoszę wrażenie, że jednak my Polacy częściej korzystamy tutaj z tego odcinka niż Czesi. Tutaj też mamy taki trochę rozbieżność, jak gdyby możliwości, pozwoleń, bo my mamy tutaj odcinek no-killowy, natomiast Czesi mogą przyjść ze spławikiem i z robakiem. Czy ta Olza jest taką waszą perełką, takim oczkiem w głowie, bo to nie tylko woda, ale to również okoliczne parki, rezerwa znajdujące się bardzo niedaleko stąd, też praktycznie w centrum miasta, to jest bardzo cenny przyrodniczo teren. Tak, dokładnie. My też staramy się dbać o to, nie tylko o wodę, ale również o środowisko obok tej wody, czy tak wspomniałeś, parki. Co roku organizujemy w maju sprzątanie brzegów rzeki Olzy. W tym roku była trzecia edycja i zostaliśmy mile zaskoczeni, bo ponad 80 osób wzięło w tym udział. Po całym sprzątaniu był duży piknik rodzinny, gdzie wszyscy się naprawdę świetnie bawili i zapraszamy za rok. To ja w takim razie bardzo serdecznie Ci... Piotr, to ja dziękuję. Dziękuję. I zapraszam po raz kolejny na naszą piękną rzekę Olzę. Ja tutaj bardzo często będę z pewnością wracał, tym bardziej, że ta rzeka potrafi obdarzyć naprawdę pięknymi rybami. Zgadzam ale jak się. Widzę, to Krzysiek zaraz mi wszystkie wyłapie, więc lecę nadrabiać zaległości. Dzięki. Najciekawsze rynny na tym odcinku obłowione. Idziemy w dół z nadziejami. Strąg mnie uderzył. Jest. Ja siedzę całkiem ten. Tak się zaraz kleni. Jesteście w to w stanie uwierzyć? My po polskiej stronie dbamy o to, żeby ryby były jak najmniej pokute dzięki hakom bezzadzierowym. Absolutnie mamy zakaz ich zabierania, podczas gdy po czeskiej stronie hulaj dusza, piekła nie ma i ryb też może być coraz mniej, bo pstrągi na robaka to największe przestępstwo wędkarskie, jakie można sobie tylko wyobrazić. Jesteśmy na nieco innym odcinku rzeki. Szukaliśmy wody szybkiej, płytkiej, a szybkiej, bo przy tak wysokich temperaturach ponad 30 stopni Celsjusza, przy tak dużym nasłonecznieniu, pstrągi będą chowały się w tej szybkiej,
bardzo natlenionej wodzie, więc miejmy nadzieję, że uda nam się znaleźć różnego rodzaju przeszkody, na których ta woda po prostu będzie się natleniać. Taki, że tu wszędzie gloniska. Tu jest bardzo płyska ta woda. No, tu zawsze była fajna ta rynna, ale tu wody prawie też nie ma. Jeszcze za wolna ta woda, moim zdaniem. To niezwykle istotne, szczególnie w przypadku ryb łososiowatych i ogromnie cieszy mnie, że kolejne okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego apelują do wędkarzy, by przy tak dużych upałach obchodzić się z rybami łososiowatymi jak najdelikatniej, a jeśli nie musimy, to nie niepokoić ich i wybierać na poszukiwania inne gatunki ryb. Ten już był ładniejszy. Czy pstrągów, czy kleni, szukajcie o tej porze roku właśnie we wartkim nurcie, szczególnie gdy ta woda jest tak niezwykle ciepła, bo ryby, by poradzić sobie z upałami, po prostu ustawiają się tam, gdzie tlenu jest najwięcej, a czasem jest to dosłownie 5-centymetrowa woda. Niestety, pstrążek ukłuł się, zawinął i odpłynął. Do wędkowania w tak ekstremalnie wysokich temperaturach, gdy w południe termometry wskazują nawet 36 stopni Celsjusza, musicie się też odpowiednio przygotować pod kątem ubioru. I kiedy tylko możecie wytrzymać, polecam wodery, ale gdy temperatura wzrasta, najlepiej zostawić wodery w bagażniku samochodu. Kolejna zmiana miejsca i zmiana ubioru. W spodniobutach przy 37 stopniach Celsjusza nie szło wytrzymać, więc po prostu zwykłe buty turystyczne, krótkie spodenki i ciepła olza jak ukojenie. Krzysiek? Proszę? Jak wyżej woda? To samo co tu, lipa. Tych wielkich ryb naprawdę już nie było widać, szukaliśmy w różnych miejscach. I nawet na tych mocno płytkich odcinkach, gdzie woda po prostu rwała jak szalona, spotykaliśmy, owszem, pstrągi, niewielkie brania, ale to malutkie pstrążki. Maluchy, same maluchy właśnie tam się trzymały. A już większe ryby gdzieś się pochowały i nie wiem. Także jedynie rano tutaj przy tym stanie wody, przy tej temperaturze, to bardzo rano nawet trzeba. Nogi będą więc jutro z pewnością poobijane i będą trochę bolały, ale udało się. Żaden z nas nie wraca z nadwody o kiju, a Krzysiek może pochwalić się przepięknym kleniem. Było warto odwiedzić Olzę, tym bardziej, że to naprawdę ewenement, jeżeli chodzi o łowiska naszego regionu i serdecznie polecam. A teraz zapraszam na spotkanie z Justynem Kołkiem. Wybieramy się do lasu sprawdzić, czy w lesie także czekają na nas niespodzianki. Witaj. No cześć. Dzisiaj o grzybach nadrzewnych. No nie tylko. Będzie raczej o pszczołach, jak pszczoły wykorzystują dla swoich potrzeb grzyby. Pszczoły, grzyby. Tak. Wyczytałem na internecie, że czy pszczoły chodzą na grzyby. No może tam kiedyś Gucio z Mają chodzili, ale te pszczoły, które dziś będziemy tutaj filmować, miododajne, one korzystają właśnie dużo z grzybów, różnych produktów. Ale chyba nie chcesz mi powiedzieć, że te pszczoły zapylają grzybnie. Nie, nie, nie. Tu jest inna sytuacja. Pszczoły pobierają dla swoich potrzeb odpowiednie substancje z grzybów. I ja nawet nie wiedziałem, jakie wielkie substancje są lecznicze dla pszczół w grzybach. Natomiast jak się uczyłem na grzyboznawce, to wiedziałem, że owady latające i biegające korzystają z grzybów, z białka grzybowego na rozwój swój, bo jest bardzo dla nich korzystne, ale również pozyskują chitynę, która służy im jako budulec do pancerzy i skrzydeł.
są po właśnie zimie odporniejsze na choroby przede wszystkim grzybowe i dodatkowo są więcej aktywne na wiosnę. I to jest właśnie sprzyjające, że pobierają to z grzybów, a my nawet o tym nie wiedzieli. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie nie ma ani grzybów, ani pszczół, więc dlaczego akurat tutaj? Nie, tutaj właśnie są niedaleko pszczoły, jest pasieka specjalna, edukacyjna przy gminie Porąbka, ale opiekuje się nimi pan Patryk, jeden z radnych z Porąbki, miłośnik właśnie owadów latających, między innymi pszczół. Zapraszam cię do pana Patryka. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Przyszedłem porozmawiać o pasiece, o tym, że można połączyć tematykę uli, pszczół i grzybów, to prawda? Tak, zdecydowanie się da, zwłaszcza w takim miejscu jak tutaj, gdzie mamy i pszczoły, i piękne lasy. Pszczoły, które zamieszkały w tych przepięknych ulach, nieprzypadkowo, to nie są takie typowo komercyjne ule, typowo komercyjna pasieka. Mm-hmm. Państwo robicie to hobbystycznie i edukacyjnie właśnie. W tej pasiece nie myślimy głównie o tym, żeby pozyskiwać dużych ilości miodu, tylko myślimy o tym, żeby edukować młodzież, edukować dzieci w temacie pszczelarstwa i opowiadać im o tym, jak bardzo ważną rolę pszczoły i dzikie zapylacze pełnią w naszym ekosystemie. No właśnie, bo my czasem sobie nie zdajemy sprawy z tego, że wszystko, co nas otacza tak na dobrą sprawę, to zasługa tych małych, pracowitych pszczół. Bardzo dużo z tego, co ląduje na naszym stole codziennie, to zasługa pszczół i innych zapylaczy. Stąd mamy owoce, mamy warzywa i możemy je potem spożywać, możemy być silni i zdrowi. A pszczoły są taką nierozerwalną częścią tego ekosystemu, taką samą częścią jak czysta woda, jak czyste powietrze, czy jak te grzyby, o których pan pyta. Justyn wspominał mi, że grzyby są bardzo przydatne również dla pszczół. Ja szczerze powiedziawszy nie bardzo wiem, jak jeszcze połączyć te pszczoły i grzyby. No i pytanie, czy mogę mu wierzyć w tym temacie? Zdecydowanie tak. Są gatunki grzybów, na przykład pierścieniaków, które wykorzystywane przez pszczelarzy mogą pomagać pszczołom w utrzymaniu ich odporności i dzięki temu ich zdrowiu. To, co warte podkreślenia, to że to nie jest jedyna pasieka w okolicy. Porąbka generalnie słynie z tego i ma też certyfikat jakości no właśnie miodów z tego rejonu. Porąbka ze względu na swoje usytuowanie i ze względu na bioróżnorodność, która z tego usytuowania wynika, jest dla pszczelarzy bardzo dobrym miejscem. Jest bardzo dobrym miejscem dla pszczół. W związku z tym też właśnie uzyskała taki certyfikat, że miody z naszej gminy, z gminy Porąbka, są gwarancją jakości miodu i takiej wyjątkowości, powiedziałbym. Okazuje się zatem, że da się połączyć i pasję do pszczół, i dbanie o przyrodę, no i także grzybobranie, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Justyn miał więc nosa, żeby mnie do Was zaprosić. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I mam nadzieję, że udało się także Państwu przekazać, myślę, że sporo cennych informacji na temat tego, jak ważne są dla nas pszczoły i jak ważne dla pszczół są właśnie nasze ukochane grzyby.